Ludzie takie oczy robili ze zdumienia, ja mówię, Adam, dlaczego? Dlaczego to robisz sobie? A ja mówię, słuchaj, właśnie dlatego, bo ten program mi to, na to pozwala. Gdzie i kiedy mógłbym się wcielić w Violette Villas, zaśpiewać tym głosem, zaśpiewać jakby taką piosenkę, no musiałbym sobie chyba sam to zaaranżować gdzieś, nie wiem, w małym klubie i wszyscy powiedzieli, do bani idź stąd, nie? No bo nikt nie zrobi charakteryzacji tak jak u nas ludzie, którzy są najlepsi chyba na świecie i wow, to jest chapeau bas, dziękuję im za tą twarz i nie tylko, za wszystkie do tej pory 12 moich wcieleń. No i wszystkim, kurczę, że oglądają, że naprawdę jest tylu widzów co tydzień. To jest dla mnie niesamowite. Dziękuję za to wsparcie. No ale gdyby nie twój głos, też nie byłoby tej całej kreacji, która tak tutaj wzruszyła. Przecież jedna z jurorek po raz pierwszy w historii tego programu uroniła łzę podczas występu. No ja jakby... Ja jestem zdumiony i równie wzruszony. Ja nie mogłem tych łez tak mocno ronić, bo bym sobie rzęsy by mi zleciały. Ale dla mnie to jest niesamowite przeżycie, że osoba, odnosząc się do konkretnej sytuacji, osoba, która jest w jakby poważną śpiewaczką, to nie jest ktoś, nie wiem, z show biznesu wyjęty, prawda, estradowy. To jest wykształcona, poważna śpiewaczka operowa, która mówi mi takie słowa, którą wzruszam i jakby... I wszyscy jesteśmy takimi wtedy małymi ludźmi, że tak powiem. A jest mi tak cholernie miło, że mogę jakby, nie wiem, no trochę dostałem pewnie gdzieś tam z góry, trochę to jest efekt długiej siermiężnej pracy. I jakoś się udało go tak. Udało! Się go tak z... Czy tak ci zostanie? Jeszcze... Oby nie, już wiesz, jestem już facetem zaraz i lepiej. Teraz i tak ci nikt nie uwierzy. Dobra, zaraz pogadamy.